Dzień dobry, panie pełnomocnik. Dzień dobry panu i państwu. Chciałbym zacząć od cytatu z tygodnika Wprost po tym Marszu Wolnych Konopi w zeszłym tygodniu. Marihuana ostro kręci głównie polityków. Czy będzie legalna? Będzie, tego już nie da się zatrzymać. Koniec cytatu. Co pani na to? No ja nie mam aż tak zdecydowanych poglądów jak wymieniani politycy. Dotychczas nie ma żadnego kraju w Europie, gdzie marihuana byłaby legalna. W związku z tym nie widzę specjalnego powodu na to, żeby w Polsce miałoby to nastąpić. No to ciekawostka, bo w takich artykułach, a ostatnio pokazało się ich sporo, można wyczytać właśnie informacje na temat tego, jakoby nasza ustawa była najbardziej restrykcyjna, a gdzie indziej można było posiadać na własny użytek, no to różne się podaje dane, nawet 100 gramów suszu marihuany. To podobno w Anglii. Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, kto to czyta i też kto mówi. No to jest trochę tak, że ja biorę odpowiedzialność za swoje słowa, natomiast myślę, że bardzo często ludzie, którzy posiłkują się tego typu danymi, nie muszą brać tej formalnej odpowiedzialności. Nie sprawdzają tych informacji. Myślę, że naginają je nawet do tego, co jest im wygodne. To jest takie trochę myślenie, że w momencie takim, kiedy ja jestem użytkownikiem marihuany, no to jeżeli mam takie poczucie, że jestem w większej grupie, że to nie tylko ja, że cała młodzież, cała klasa, wszyscy politycy, no to jest po prostu znacznie lepiej, prawda? Bo człowiek ma takie poczucie, że jednak jest w porządku, nawet jeżeli decyduje się na działania niezgodne z prawem. No trochę sugeruje pani, że autorzy takich tekstów, czyli nie wiem, celebryci, dziennikarze, występują w roli konsumentów. To tak troszkę na marginesie tej ostatniej awantury z Agnieszką Szulim. Myślę, że chyba tak jest, czy przynajmniej może tak być. A jeżeli już nie konsumentów, no to bliskich sobie osób, z których konsumpcją nie bardzo potrafiliśmy sobie dać radę. No w takich tekstach w roli ekspertów występują celebryci. No w tym tekście z tygodnika Wprost, który cytowałem, na przykład tancerz i choreograf Michał Piruk. No co mogę powiedzieć? Nie znam na tyle pana Piroga, żeby stwierdzić, jak jest rzeczywiście z jego stosunkiem do środków nielegalnych. Przypominam, ciągle nielegalnych. Natomiast myślę, że często to polega też na takiej ciekawostce i na dodaniu sobie jakiegoś tam blichtru. Czyli jakby w modzie jest mieć coś do czynienia. Chyba tak, szczególnie w tych kręgach, artystycznych jest to w modzie. No efektem jest straszna dezinformacja. Miałem wczoraj zajęcia ze studentami i cała grupa, kilkanaście osób, była przekonana, że w Polsce posiadanie lekkich narkotyków na własny użytek jest niekaralne. Chyba jeden tylko podejrzewał, że chyba tak do końca nie jest, że to prokurator może odstąpić od ścigania, ale wcale nie musi. Oczywiście może odstąpić i nie musi, a poza tym tak naprawdę prokurator ma teraz do dyspozycji znacznie więcej środków niż wcześniej. Wcześniej to była rzeczywiście tylko i wyłącznie kara i to kara sądowa. W tym momencie jest tak, że prokuratura może zlecić badanie środowiska danej osoby i stwierdzenie, czy ona jest uzależniona, czy jest tylko eksperymentująca, czy jest handlująca. Jeżeli jest udzielająca, no to na pewno spotka ją kara nie tylko administracyjna, ale także i sądowa. Natomiast jeżeli eksperymentuje, to są do dyspozycji programy profilaktyczne, ale obligatoryjnie nakazane już przez sąd oraz przy uzależnieniu formuła leczenia. Czyli to przekonanie o bezkarności jest mylne, po prostu. Rzeczywiście jest mylne, znaczy ja to tak sobie bardziej wiążę, nie myślę, że to jest specjalnie złośliwie rozprowadzane, żeby ono było gdzieś tam mylne. W związku z tym, że poprzednia ustawa była dość mocno restrykcyjna, to teraz to zliberalizowanie traktuje się jako absolutną wolność, oczywiście rozumianą jako wolność od czegoś, a nie do czegoś. A co sobie ma pomyśleć taki młody człowiek, który widzi w telewizji, jak politycy, tacy jak Janusz Palikot na Marszu Wolnych Konopi, zapalają trawkę, a potem taki młody człowiek spotyka się z policjantem, który mówi mu, że za dokładnie takie samo zachowanie w domu grożą mu 3 lata więzienia. No, przykro mi bardzo, nie mam specjalnego wpływu na polityków. Dla mnie to jest bardzo destrukcyjne, dlatego że ja rzeczywiście mam bardzo duże wymagania wobec władzy. Być może dlatego, że pracuję w samorządzie, ale mam takie myślenie, że to my mamy pewne postawy modelować, że to od nas zależy, jakie to społeczeństwo będzie w sensie i wychowania, i sposobu myślenia, ale przede wszystkim szacunku do prawa. Jeżeli to tak jest, i to nie chodzi tylko o marihuanę, że no jeden z czołowych polityków tego kraju pokazuje, że prawo jest czymś, z czym się nie trzeba liczyć, to uważam, że to źle wróży nie tylko nam, ale także i jego partii. Celebryci, użytkownicy mówią, że nie szkodzi. A co mówią eksperci? Mówimy o marihuanie.
No więc eksperci mają trochę bardziej smutne zdanie na ten temat. Ostatnie lata wykazały, że co najmniej 1/3 z użytkowników konopi jest uzależniona, czyli tak naprawdę ma te wszystkie objawy uzależnienia, jakie mają inne narkotyki. Jest to dla nas samych takim bardzo dużym zaskoczeniem, dlatego że my, profesjonaliści, też nie traktowaliśmy marihuany jako takiego poważnego zagrożenia, jeśli chodzi o uzależnienie. Teraz już wiemy, że na pewno tak jest. Nawet mam przyjemność prowadzenia takiego programu wdrażanego w Polsce, nazywa się on Candis, dla użytkowników marihuany. I cały system leczenia, wprawdzie krótszego znacznie niż system leczenia stacjonarnego czy ambulatoryjnego przy innych narkotykach, w rzeczywistości jest taki jak przy środkach, które uzależniają. Czyli praktyka pokazała, że to jest legenda, że marihuana nie uzależnia i nie szkodzi tak jak na przykład alkohol. No przede wszystkim takim bardzo poważną rzeczą przy marihuanie, chyba nawet poważniejszą niż jeśli chodzi o alkohol, to jest jej powiązanie z chorobami psychicznymi. Nie mamy dokładnej odpowiedzi na to, co było pierwsze, jajko czy kura, ale na pewno jest tak, że marihuana bardzo się styka ze schizofrenią. U nas w ośrodku nawet są ludzie, którzy początkowo uważaliśmy, że jest to kwestia różnego rodzaju takich psychos, powiedziałabym, po różnego rodzaju środkach, a teraz się okazuje, że objawy są bardzo takie schizoidalne, a byli to tylko i wyłącznie użytkownicy marihuany. Panie pełnomocnik, mówiła Pani o tych nowych formach leczenia. Pamiętam, że Narodowy Fundusz Zdrowia miał pieniądze na leczenie ambulatoryjne w poprzednich latach, tylko nie było poradni, które chciały takie leczenie prowadzić. Czy to się zmieniło? Tak, poradni jest coraz więcej, rzeczywiście coraz bardziej się one rozwijają, chociaż najbardziej prężna tutaj jest poradnia Stowarzyszenia Monar. No może dlatego, że jest najstarsza, a może też dlatego, że no coraz inni młodsi ludzie też próbują w niej pracować i działać. Jest też coraz więcej programów takich naprawdę bardzo profesjonalnych, jeśli chodzi o uzależnienia. Ale tak naprawdę to takim docelowym punktem jest dla nas takie myślenie, że właściwie w każdym powiecie przy poradniach na przykład odwykowych zajmujących się alkoholem będzie też poradnia zajmująca się marihuaną i innymi narkotykami, co zresztą wynika nie tylko z ustawy, ale także i z zapotrzebowania, no i trochę z tego faktu, że alkohol i narkotyki coraz bardziej zaczynają się przenikać i bardzo trudno jest w tym momencie oddzielać tą formułę leczenia od innej. Czyli młodzi sięgają po różne używki równocześnie. W zależności od tego, co mają pod ręką, a czasem w zależności od tego, na co mają pieniądze. Poradnia w każdym powiecie, to musielibyśmy mieć takich poradni 11, a mamy ich ile w tej chwili? Te, które mają kontrakt, jeśli chodzi o uzależnienia z Narodowym Funduszem Zdrowia, mamy 5. Czyli jeszcze trochę brakuje. No myślę, że tak. Rzeczywiście leczenie ambulatoryjne było dość poważnie u nas zaniedbane. Tak jak leczenie stacjonarne jest na bardzo wysokim poziomie, tak leczenia ambulatoryjnego musimy się razem uczyć. A kto trafia? Ludzie, którzy czują, że mają problem, czy ci skierowani na przymusowe leczenie przez sąd? Głównie ci, którzy jednak mają problem, chociaż nie jest to takie proste, bo to nie jest problem wypływający z wewnętrznych aspektów. Bardzo często problemem jest to, że grozi ci utrata pracy, że grozi ci opuszczenie szkoły albo domu rodzinnego, że masz bardzo dużo spraw karnych albo szkód zdrowotnych, no i wtedy zaczynasz myśleć o tym, że jednak może warto przyjrzeć się temu, co się naprawdę ze mną dzieje. A jakie mamy trendy? No, politycy mówią, że trzeba myśleć o legalizacji, bo teoretycznie ich zdaniem rośnie grupa użytkowników, więc trzeba z nimi coś zrobić. Czy badania epidemiologiczne to potwierdzają? Badania epidemiologiczne do 2007 roku rzeczywiście mówiły o stabilizacji, czy nawet o lekkim wstrzymaniu narkotyków. Potem nam trochę pomieszały dopalacze. Ja osobiście myślę, że wielkich trendów skokowych i wzrostowych nie będzie, ale wracając jeszcze do legalizacji, to ja rzeczywiście jestem przeciwniczką legalizacji marihuany. Nie zmienia to faktu, że myślę, że bać się należy nie marihuany, tylko rzeczywiście tych nowych narkotyków. Tego, co powstaje na rynku właściwie w taki sposób zupełnie niekontrolowany, a mamy możliwość obserwować, że czyni to niesamowite spustoszenia w układzie nerwowym młodych ludzi. I cała ta walka z dopalaczami tu nie pomogła? Walka z dopalaczami pomogła, dlatego że rzeczywiście te sklepy z dopalaczami zostały wycofane i
użytkowników dopalaczy jest znacznie mniej niż było w momencie takim, kiedy mówiono o tak zwanej legalizacji. Dostęp jest trudniejszy. Dostęp jest trudniejszy. Niemniej jednak nie chodzi w ogóle o sposób myślenia taki, że nie tylko te stare narkotyki, tylko nowe i to oparte na chemii. I właściwie no, dla mnie osobiście jest to takim dużym zagrożeniem, jak myślę, że no, nie wiadomo co młodzi ludzie będą brać i wprowadzać do swojego organizmu. I to jest niebezpieczne, bo jak nie wiadomo co wprowadzają, to nie wiadomo jak z tym zdawać sobie rady, jak to leczyć. No i rada na koniec, słuchajmy ekspertów, a nie celebrytów. Gościem Radia Opole była dzisiaj Mira Olszewska, pełnomocnik władz regionu do spraw profilaktyki antynarkotykowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.